Dzień dobry Państwu. Godzina 20. Profesor Matyja. Kolejny raz spotykamy się z profesorem. Będziemy rozmawiać o demokracji, o porównaniu demokracji jako takiej w Szwajcarii, w Polsce. Dla porządku przedstawię bardzo ogólnie profesora, który jest erudytą, profesorem, wykładowcą w wielu uczelniach świata. Jest ekonomistą przede wszystkim, ale również specjalistą, profesorem nauk społecznych, ekonomii już powiedziałem, nawet filozofii. I właściwie tak jak na erudytę przystało, ma wiele do powiedzenia i to z podstawami. Czy chciałbyś, Mirku, coś naszym widzom powiedzieć na początek? Przede wszystkim witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję Andrzeju za zorganizowanie tego spotkania. Dziękuję również Tomku, że dołączyłeś do nas. No cóż, my się spotykamy tutaj na tym portalu po raz trzeci i zawsze było ciekawie. I co mogę powiedzieć? Będzie na pewno tym razem ciekawie, a resztę dopowiem w ciągu następnej godziny. Okej. Tomku, witam również, bo o tobie, że tak powiem, zapomniałem, ale my jesteśmy tak w tak dobrych i częstych kontaktach, że traktuję ciebie jako część siebie wręcz. My będziemy poruszać tematy bardzo ważne, czyli tak już powiedziałem wcześniej, demokracji bezpośredniej i związanych z tym przekłamań. Tu chciałbym profesora poprosić o pewne wyprostowanie, bo różne oglądałem wywiady, różne interpretacje i wydaje mi się, że do szerokiej publiczności poszedł trochę sfałszowany obraz. Ale nie ja chciałem się mądrować, tylko poproszę profesora o kilka słów. Ale jeszcze trochę mnie interesuje nowa inicjatywa w Azji, czyli Profesor Matyja University. Czy ja dobrze to kojarzę? Czy ja to nazwę? Dobrze. Masz chyba, Andrzej, na myśli tą Mirosław Matyja Academia for Democracy. Ta instytucja powstała w Azji, szczególnie w Indiach i w Indonezji. No i tak się złożyło, powiedzmy, że ta akademia nosi moje imię i my bardzo intensywnie zajmujemy się, ja prowadzę tę akademię, bardzo intensywnie zajmujemy się demokracją w świecie, podstawami demokracji bezpośredniej w różnych krajach, czyli jak można by to ten ustrój polityczny wprowadzić. Oprócz tego zajmujemy się edukacją jako podstawą wprowadzenia prawdziwej demokracji, bo wiadomo, że jedno z drugim jest związane. Tutaj są duże synergie między edukacją i demokracją. No i cóż, ta akademia rozwija się bardzo dobrze i bardzo szybko. Nawiązujemy kontakty na świecie. Teraz piszemy nawet książkę. Udało mi się zdobyć kilkunastu profesorów dosłownie z całego świata, od USA po Japonię. Dlatego no, ta inicjatywa, w ogóle ta akademia, ta instytucja zapowiada się, jej działalność zapowiada się bardzo ciekawie. No i to mi trochę czasu zajmuje, ale bardzo się cieszę, bo zainteresowanie w Azji jest ogromne demokracją bezpośrednią. A to jest bardzo chyba społeczeństwo, powiedziałbym, różniące się od naszych tutaj europejskich. I czy to jest trudny obszar, trudne społeczeństwo? Właściwie nie, bo oni są wdzięczni. Oni są wdzięczni, oni są bardzo zainteresowani i oni naprawdę interesują się nowymi rozwiązaniami, chcą coś zmienić, a poza tym nie wolno zapominać jednego faktu, że właściwie większość z tych krajów to jest dawne Imperium Brytyjskie, które narzuciło tym krajom pewne schematy i w tej chwili może tutaj trudno mówić o wiośnie azjatyckiej, niemniej jednak zaczyna się coś dziać, powiem tak kolokwialnie. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Tomku, może w międzyczasie ty masz jakieś pytanie, bo ja chciałbym trzy pytania takie podstawowe zadać. Tak, znaczy może taka obserwacja, dlatego że mamy w tej chwili takie rozdzielenie społeczeństwa na dwie pewne skrajności. Bo z jednej strony mamy
zostaliśmy ocenieni przez środowisko międzynarodowe jako tak zwana demokracja wyborcza, czyli taka demokracja słaba, w której się co 4 lata wybiera jakiś tam rząd i ten rząd po prostu robi co chce, czyli tak troszeczkę, że tak powiem, spadliśmy niżej z takiej demokracji liberalnej do takiej demokracji wyborczej. Z drugiej strony mamy ruchy, którym zależy na demokracji bezpośredniej, ale które chyba troszeczkę, że tak powiem, przeceniają tą demokrację, to znaczy nie widzą jakby takiego pełnego obrazu, a tutaj demokracja będzie zawsze jakąś kombinacją, po pierwsze, że tak powiem, dobrego ustawodawstwa, które ogranicza władzę przedstawicieli, z drugiej strony jakiegoś podziału i równowagi władzy, czyli instytucji, które nawzajem się kontrolują, no i jakiejś kontroli oddolnej. Czyli można powiedzieć, że demokracja składa się z takich bezpieczników 360 stopni, które muszą tą władzę przedstawicieli w jakiś tam sposób ograniczyć. I wydaje mi się, że te ruchy na rzecz demokracji bezpośredniej troszeczkę zapominają o tym, że te pozostałe składniki tego pakietu są też potrzebne, że nie można po prostu państwem rządzić wyłącznie przez referenda, że jednak ci przedstawiciele są potrzebni i muszą mieć być zorganizowani właściwym, racjonalnym zestawem praw i zasad. I prawdopodobnie jesteśmy na te troszeczkę, jeżeli chodzi o te ruchy na rzecz demokracji bezpośredniej, jesteśmy chyba na etapie troszeczkę takiego naiwnego patrzenia na tą demokrację bezpośrednią. I tutaj mam taką właśnie nadzieję, że ty, Mirku, pomożesz, bo ty mieszkasz w kraju, w którym to funkcjonuje, jako pewien zestaw, a nie po prostu to wyobrażenie naiwne, które czasami pojawia się u nas w mediach społecznościowych. W Polsce istnieje demokracja, jakby nie było. Ja tą demokrację nazywam semidemokracją, czyli demokracją połowiczną, demokracją taką mieszanką systemu sprawowania władzy, która z jednej strony jest zdominowana próbami wprowadzenia elementów w pełni demokratycznych, próbami wprowadzenia, powiedzmy, równości, wolności i tak dalej, ale to są tylko próby. A z drugiej strony to jest sposób rządzenia, który jest kontrolowany przez elity polityczno-gospodarcze. I tak było, tak jest i tak było od 30 lat. Przecież te elity powstały po okrągłym stole i te elity się rozwijają. One powstają nowe elity, ale właściwie tutaj możemy mówić o teorii elit. To są elity, to nie jest nic innego jak elity. I tutaj mieliśmy sytuację, i mamy zresztą nadal, że ta demokracja, ona nie jest funkcjonalna, ona nie może być funkcjonalna, dlatego że ona w swoich najważniejszych punktach nie spełnia podstaw demokratycznych. To znaczy trójpodział władzy praktycznie nie istnieje, kodeks wyborczy, ordynacja wyborcza, to przecież te wybory proporcjonalne, które opierają się na listach partyjnych, a te listy partyjne z kolei są ustalane przez wodzów partyjnych, a same partie mają charakter leninowski, jakby nie było, to tutaj nie możemy mówić o demokracji. Bierne prawo wyborcze jest zakłócone, praktycznie bierne prawo wyborcze nie istnieje, a więc już mamy trójpodział władzy zakłócony, niefunkcjonalna ordynacja wyborcza. Trudno mówić o równości i wolności. To są podstawy, dwie zasadnicze podstawy demokracji. Równości w ogóle w żadnej demokracji, w żadnym typie demokracji nie ma, bo jej nie może być, choćby ze względu na stan materialny społeczeństwa, ale o wolności też nie możemy mówić. I dlatego ja ukułem to pojęcie semidemokracja. I w ramach tej semidemokracji, tego 3D, zaczyna coś takiego powstawać jak 4D, czyli zaczynają się pojawiać pewne ruchy wolnościowe, nacjonalistyczne, monarchistyczne i to, o czym powiedzieliście, koledzy, ruchy, które mają
na celu wprowadzenie, to jest dumne słowo, wprowadzenie demokracji bezpośredniej, czyli wprowadzimy demokrację bezpośrednią i będzie dobrze w Polsce. Łatwo powiedzieć, prawda? Ja zawsze sugerowałem i sugeruję, że mnie chodzi o system rządów komplementarnych, czyli jak najbardziej demokracja parlamentarna, która już istnieje, czyli pośrednia demokracja parlamentarno-gabinetowa z elementami, ze skutecznymi elementami bezpośrednio demokratycznymi. Nawiązując do Szwajcarii, bo za każdym razem musimy nawiązywać do Szwajcarii, dlatego że to jest klasyczny przypadek tej demokracji bezpośredniej, musimy wziąć pod uwagę fakt, jak zbudowany jest system szwajcarski, ustrój polityczny Szwajcarii i jakie podstawy są w tej polskiej semidemokracji. I tutaj jesteśmy przy tych wszystkich ruchach na rzecz demokracji bezpośredniej, ruchy na rzecz wprowadzenia referendum, ruchy na rzecz wprowadzenia inicjatywy obywatelskiej, czy referendum fakultatywnego, które potocznie nazywa się wetem i tak dalej. One się różnie nazywają, te wszystkie ruchy, ale niemniej jednak, tak jak powiedziałeś Tomek, one traktują ten aspekt wyrywkowo. Tu wprowadzamy referendum, no dobrze, ale kto go zainicjuje? Tutaj wprowadzamy inicjatywę obywatelską, fajnie, ale jak ona się skończy, ta inicjatywa? Gdzie ona się skończy i tak dalej? I to jest ta wyrywkowość tych programów. Nie można absolutnie krytykować ludzi, którzy próbują coś zmienić. Jak najbardziej nie, dlatego że to jest ten czwarty wymiar i on jest jak najbardziej bardzo ważny. Brakuje przejścia do piątego wymiaru, do 5D. Absolutnie brakuje. Brakuje tego i tutaj jeszcze tylko chcę powiedzieć na koniec, że jest jeszcze jeden ważny aspekt. Te ugrupowania z reguły, powtarzam, z reguły, one nie widzą problemu tej złej ordynacji wyborczej. Czyli one chcą koniecznie poprzez ten system coś zmienić, czyli najpierw wejść do parlamentu, jak się to mówi, wejść w kampanię wyborczą, potem wejść do parlamentu poprzez tą niedemokratyczną ordynację wyborczą, aby w parlamencie coś zmienić. I one nie widzą tego, te ruchy, że znajdują się w tej sytuacji w pułapce systemowej. Tak, to jest świetnie, właśnie świetnie, że to mówisz, bo jest jeszcze kilka dodatkowych aspektów, bo oprócz systemowych tych aspektów, takich już napomknąłeś o tej całej warstwie lobbystycznej, czyli system, który funkcjonuje obok tego systemu demokratycznego czy semidemokratycznego i który narzuca w jakiś tam sposób władzę, który moderuje ten system wybierania przedstawicieli i narzucania tym przedstawicielom różnego rodzaju sposobów działania i celów działania. Ale oprócz tego jest jeszcze ten pewien aspekt kulturowy, to znaczy kwestia wiedzy, to raz, ale też kwestia podejścia wzajemnego ludzi do siebie nawzajem, takiego emocjonalnego wręcz. Znaczy, wydaje mi się, że mamy taki problem troszeczkę w kraju, że Polacy traktują siebie nawzajem jak głupków. No jest takie, coś takiego, że łatwiej stosunkowo pójść załatwić coś u jakiejś władzy autorytarnej, pójść do wodza i powiedzieć mu, słuchaj, wodzu, załatw mi. Wódz oczywiście obieca i ten biedny Polak się cieszy, że ten wódz mu obiecał. Natomiast dużo trudniej jest pójść do sąsiada i słuchać, sąsiedzie, umówimy się ze sobą, że wybierzemy naszego przedstawiciela. To jest bardzo trudne. W momencie, kiedy ludzie wstępują do partii politycznej, natychmiast zaczynają się kłócić ze sobą. Natychmiast tworzą się w tych partiach jakieś frakcje. W momencie, kiedy się wchodzi do tej partii, natychmiast, że tak powiem, jest się szufladkowanym do jakiejś frakcji. Te frakcje się ze sobą tam biją. Te partie oczywiście potem biją się jeszcze między sobą. Natomiast budowanie jakiejś takiej struktury przedstawicielskiej oddolnej to po prostu nie działa. Także oprócz wad tych systemowych, tych twardych, istnieje ta cała jeszcze nakładka ekonomiczna, że pewien kapitał skoncentrowany ma bardzo dużą łatwość manipulowania tym systemem i na to wszystko jeszcze nakłada się ta kłótliwość. No bo w momencie, jeżeli wszyscy walczą ze wszystkimi,
uzurpatorzy mają idealną sytuację. Można po prostu wejść i po prostu ludźmi rządzić, dlatego że oni są bezradni. Ja pozwolę sobie wejść w ten wątek i przejść do następnego pytania, które nie po kolei właściwie się tak ułożyło, ale tak dyskusja się ułożyła. Że gminy jako miejsce narodzin demokracji bezpośredniej. Pamiętam z poprzednich rozmów, Mirku, że mówiłeś, że to jest w zasadzie to sedno, tam się powinna demokracja rodzić. Czy ja dobrze to zrozumiałem? Oczywiście, bardzo dobrze to zrozumiałeś i tutaj jest też ta kwestia, że te ruchy na rzecz demokracji bezpośredniej w Polsce, one w ogóle albo prawie w ogóle nie biorą pod uwagę tej kwestii oddolnej, samorządowej. I tutaj można by było bardzo dużo powiedzieć, albo tutaj bardzo wiele pozostaje do życzenia sobie, jeśli chodzi o kwestię samorządową, bo przecież w Szwajcarii najpierw były gminy i ta demokracja bezpośrednia, ona powstawała oddolnie. Gminy już działały na zasadzie demokracji bezpośredniej, zanim powstało państwo szwajcarskie. Potem dopiero powstawały kantony, a na końcu federacja. I tutaj w ten sposób powstał federalny system Szwajcarii. Tutaj jest taka kwestia, że te ruchy bezpośrednio demokratyczne w Polsce, one tylko biorą to, co najłatwiejsze z tej demokracji szwajcarskiej, czyli referendum, powiedzmy, inicjatywę obywatelską. Ale trzeba wziąć pod uwagę też fakt, że istnieje oprócz demokracji bezpośredniej w Szwajcarii drugi filar, to jest federalizm. A tego federalizmu w Polsce nie ma. Niestety nie ma tego federalizmu. Zwróćmy uwagę na strukturę państwa polskiego. To jest oczywiście, u góry jest władza. W innych krajach to się mówi się na to państwo, a tutaj jest władza. Władza, jeszcze raz władza. Województwa są przedłużonym ramieniem tej władzy w Warszawie. Potem gdzieś na końcu pojawiają się gminy i powiaty. Te powiaty, nie wiem, można by dyskutować, czy one są potrzebne, czy nie. Ja tutaj nie będę więcej się rozpowiadał na ten temat, ale gminy, one są niedowartościowane w Polsce. Tego brakuje. Ja nie wiem, nigdzie nie spotkałem się w Polsce z jakąś większą organizacją, która by łączyła samorządy. Jakaś organizacja, która by starała się o wprowadzenie demokracji bezpośredniej na płaszczyźnie samorządowej. A przecież ta demokracja bezpośrednia, jeśli już porównujemy się do Szwajcarii albo chcemy ją naśladować, ona powinna przede wszystkim rodzić się na dole, czyli ona powinna być aktywna u dołu. I może w tym momencie, Tomek, może właśnie w tym momencie, aby ta demokracja bezpośrednia się uaktywniła na dole, może te kłótnie stałyby się o wiele mniejsze, bo wiadomo, najmniejszą jednostką społeczną jest rodzina. A potem jest gmina. I właściwie my żyjemy w gminie, miejskiej czy wiejskiej i to jest nasze środowisko. Ale tutaj problem występuje w Polsce z tym, że my nie mamy federalnego systemu. Dlatego decyzje podejmowane są w partyjnym parlamencie. Ten parlament jest wybierany na zasadzie niedemokratycznej ordynacji wyborczej. Prawda? I potem mnożą się te ustawy, które stają się aktem prawnym. I one bez filtrowania dostają się do rodziny, do gminy. Czyli ta gmina, nie mając ustalonych jakichś reguł prawnych, ona nie może się sama rozwijać, bo ona zawsze musi się liczyć z tym, że jakaś ustawa zablokuje jej oddolne działania. Owszem, my mamy namiastki demokracji bezpośredniej na poziomie gminy w Polsce. To są referenda do spraw podatków, to są tak zwane referenda w ważnej sprawie, o odwołaniu wójta, ale Boże, to jest fasada. To są takie po prostu namiastki tylko, że to trudno tutaj mówić o oddolnej demokracji na bazie bezpośredniej. Ale mimo to jeszcze raz muszę powiedzieć, że te wszystkie ugrupowania na rzecz demokracji, bezpośredniej na rzecz inicjatywy, referendum i tak dalej. Ja nie wiem, dlaczego one pomijają ten aspekt. Przecież to jest najważniejszy aspekt. Panowie, chciałbym, żebyście spróbowali odpowiedzieć mi na pytanie, czy samorząd to sobie państwo, a rządzenie to urządzanie się. Bo tak chyba widzimy takie zjawisko teraz. I czy kto się boi demokracji i dlaczego? Demokracji tej takiej czystej, prawda? Tej tam, gdzie to znaczy rządy ludu. Generalnie boją się oczywiście przedstawiciele, ale ja nawiążę do tej miękkiej
kwestii, tego miękkiego aspektu demokracji. Wydaje mi się, że również obywatele w jakimś stopniu boją się demokracji. To znaczy im się cały, bardzo wielu Polakom cały czas się wydaje, że w momencie, kiedy oni pójdą załatwić coś u ważnego faceta, u jakiegoś posła, u jakiegoś wójta, u jakiegoś prezydenta, burmistrza, to załatwienie będzie skuteczniejsze niż zorganizowanie, skrzyknięcie się z tymi sąsiadami i powiedzenie, słuchajcie, że tak powiem, my decydujemy, no bo w momencie, jeżeli w jakiejś gminie sąsiedzi dogadają się między sobą, to oni są w stanie w każdej chwili zmienić tego wójta. Znaczy może nie w każdej chwili, ale przynajmniej mogą się umówić, kogo wybierają na następnym razem. Nie na tej zasadzie, że raz na 4 lata mają po prostu postawionych na talerzu jakiś kotów w worku te koty w worku sobie, że tak powiem, wybierają. Natomiast problem jest z tym umówieniem się, dlatego że ludziom się wydaje, że ten jego sąsiad jest od niego głupszy. A ponieważ sąsiad jest od niego głupszy, to ja nie pójdę do sąsiada, żeby się z nim dogadać, tylko będę próbować się dobijać do tego gościa na górze. I tutaj jest jakiś taki problem. Zresztą to nie tylko gminy, bo to jeszcze jest kwestia partii politycznych. No, w partiach politycznych ta oddolność też kuleje. W momencie, jak ktoś się dostaje do jakichś tam organów krajowych w partii politycznej, to od razu po prostu uważa, że musi rządzić szczegółowo w każdym punkcie. Musi po prostu gdzieś tam z Warszawy zarządzać każdą komórką tej partii w terenie. A ludzie w tych komórkach się nie sprzeciwiają temu, im się wydaje, no to może, że przecież tak chyba powinno być, po to został wybrany, żeby on nami tutaj rządził w każdym najmniejszym szczególe. Oczywiście, jak najbardziej, ale to jest kwestia politycznej socjalizacji, to jest kwestia po prostu nie do rozwiniętego, powiedzmy sobie szczerze, społeczeństwa obywatelskiego. I tu jest potrzebna edukacja, tu jest potrzebne uświadamianie społeczeństwa. Na przykład to, co my teraz robimy, to jest właściwie uświadamianie, mam nadzieję, społeczeństwa, że są inne możliwości, są inne metody, żeby to zmienić. Ja jeszcze raz chcę powiedzieć, że my tutaj wcale nie mówimy o czystej formie demokracji bezpośredniej, tylko o ewentualnym systemie komplementarnym, ale o jasnych strukturach. Czyli ja jeszcze raz powtarzam, zdrowa, przede wszystkim nowa ordynacja wyborcza. Dlatego ja już spotkałem się, że ktoś organizuje, nie wiem, ugrupowanie wolne wybory, ale na bazie aktualnej ordynacji wyborczej. Bardzo ważne w Polsce jest interpretacja Konstytucji Polskiej. Polska konstytucja jest zła, ona jest postkomunistyczna, ona powinna być zmieniona, jest czas po 30 latach na zmianę konstytucji, na nową konstytucję. Ale problemem jest nawet nie tyle sama konstytucja, co jej i interpretacja. Ja podam taki przykład. W ciągu ostatnich tygodni czy miesięcy w Polsce odbywają się protesty, manifestacje, demonstracje. Jesteś za aborcją czy przeciwko aborcji? I tutaj chodzi o decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Jak ten Trybunał Konstytucyjny został wybrany? Otóż ten Trybunał Konstytucyjny został wybrany przez złą interpretację Konstytucji Polskiej, bo on został wybrany na podstawie artykułu 197 Konstytucji. Ten artykuł 197 Konstytucji mówi, że organizację Trybunału Konstytucyjnego określa ustawa. No i tutaj się możemy zacząć śmiać. Ustawa. A ustawa uchwalana jest w parlamencie, w partyjnym parlamencie, wiadomo, kto ma większość w tym parlamencie. Także ustawa, tylko ustawa, nie konstytucja jako taka, jest po prostu odpowiedzialna za organizację Trybunału Konstytucyjnego. Ale co jest ciekawe, konstytucje, zresztą w ogóle nie tylko konstytucje, ale wszystkie ważne akty prawne można interpretować na dwa sposoby. Izolacyjnie i holistycznie. Izolacyjnie to znaczy, że się wybiera jeden artykuł
jeden artykuł, który mi pasuje, wybieram z konstytucji i na tej podstawie buduję moją teorię i na tej podstawie zarządzam państwem. I tak się właśnie stało w wypadku tego artykułu 197 Trybunału Konstytucyjnego. Nie wzięto pod uwagę kwestii niezależności sędziów i niezawisłości sądów, tylko się skoncentrowano na artykule 197, który mówi, że za organizację Trybunału Konstytucyjnego odpowiedzialna jest ustawa. Ustawa, którą można uchwalić kiedy się chce, jak się chce, bez konsultacji, bez informacji społeczeństwa. Czyli tutaj mamy ten izolacjonizmus, czyli izolacyjne traktowanie, interpretowanie konstytucji, z drugiej strony holistyczne, którego nie uprawiają prawnicy rządowi. I tutaj mamy problem. Bo to jest tak, jak jakiś magik czy jakiś czarodziej przyjdzie przed widownię z kapeluszem i wyciąga co chce z tego kapelusza. Ci prawnicy rządowi, oni wyciągają co chcą z tego. Jaki chcą to artykuł konstytucji mogą wybrać i wyciągnąć i interpretować jak się podoba. I tak się dzieje, to jest tylko przykład, to jest jeden z wielu przykładów. Prawda? A jeśli się komuś nie podoba, to bardzo proszę sprawdzić, co jest napisane w artykule 7. Artykuł 7, bardzo krótki, mówi tak. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Kropka. Właśnie, a prawem jest ustawa. A prawem jest nie tylko konstytucja, ale w Polsce przede wszystkim ustawa. Czyli już jesteśmy w domu. I ta interpretacja konstytucji to jest po prostu, albo się interpretuje konstytucję na rzecz demokracji i dla społeczeństwa, albo się ją interpretuje przeciwko demokracji i przeciwko społeczeństwu. I tutaj sobie możemy wybrać odpowiedź, jak to jest w Polsce. Chociażby na podstawie tego przykładu z tym artykułem 197. Tak, ja się zastanawiam, czy w czasach, kiedy ta konstytucja była przygotowywana, czy to nie było tak, że te artykuły, które znajdują się nieco wcześniej, te, że tak powiem, jednocyfrowe, czy tam te dwucyfrowe, od 1 do 15, były tak na zachętę, żeby ci wyborcy, którzy nie lubią długo czytać, mogli sobie przeczytać, żeby na tą konstytucję zagłosowali. Natomiast te artykuły takie nie za bardzo zjadliwe, to tak się pojawiają od setki mniej więcej, czyli całe te, to wszystko to, co na przykład czyni na przykład posłów bezkarnymi, to tam jest chyba tam 104 bodajże, czy tam 105. Te okolice, no nie wiem jak duża część Polaków jest w stanie doczytać do setnego artykułu tej konstytucji. No spodziewam się, że politycy chyba nie doczytali, albo może większość z nich nawet nie przeczytało konstytucji. A propos, panowie, muszę powiedzieć, troszkę zareklamować akcję Roberta Hojdy, to jest działacz społeczny, ulicznik, który założył Kongres Kort i będzie organizował już niedługo po Polsce objazd pod tytułem Tour de Konstytucja. Celem jest właśnie zapoznanie, ta edukacja, w której my też jak gdyby działamy, edukacja społeczeństwa. Ma to być w formie takiej bardzo lekkiej, swobodnej spotkania z ludźmi na placach, na ulicach. No i ja bardzo, bardzo bym polecał, żeby się wszyscy włączyli do tej akcji, bo to jest po prostu w ramach edukacji społecznej. Ale wracając do konstytucji, ty mówiłeś, że początek konstytucji jest powiedzmy przebojowy, ale przed pierwszymi artykułami jest jeszcze preambuła w konstytucji. I w tej preambule konstytucji jest wspomniana zasada pomocniczości. Ja nie wiem, czy ktokolwiek z autorów konstytucji wiedział, co wpisywał. Jak wpisywał tą zasadę pomocniczości. Bo zasada pomocniczości to nie jest nic innego jak zasada subsydiarności, czyli po prostu chodzi o to, jak funkcjonuje państwo federalne. Krótko mówiąc, zasada subsydiarności, tą zasadę można określić jednym zdaniem. Tyle państwa, na ile to konieczne i tyle społeczeństwa, na ile to możliwe. Czyli gmina załatwia wszystkie swoje sprawy, decyduje, podejmuje decyzje, obojętnie czy bezpośrednio demokratycznie, czy dyktatorsko, ale mówię o państwie federalnym. Jeśli kompetencje w pewnych sprawach przekraczają możliwości gminy, to one są podejmowane na wyższym szczeblu i potem jeszcze na wyższym. Tak się to dzieje w Szwajcarii, prawda? Są gminy, które podejmują maksimum decyzji, ale na przykład już kwestia
policji, czy kwestia uniwersytetów leży w gestii kantonów. W gestii gminy leży szkolnictwo, jeśli chodzi o gminę, zabudowa gminy, potem wszystkie sprawy związane z gminą, gmina sama ustala poziom podatków i potem zarabia, czyli zarabia na siebie. Trzeci szczebel to jest federacja, która właściwie zajmuje się przede wszystkim obronnością, polityką zagraniczną i tak dalej. I dlatego w Szwajcarii jest tak mało ustaw, tak mało się uchwala ustaw, bo to nie jest konieczne. To nie jest konieczne, ponieważ te niższe podmioty administracyjno-państwowe, one same ustalają regulaminy, czy nawet mają swoje konstytucje, każdy kanton ma swoją konstytucję, a w Polsce te ustawy się produkuje. Napisane jest w konstytucji, że chyba, że ustawa stanowi inaczej, prawda? Weźmy chociażby, i tutaj mamy ten problem z tym prawem polskim, bo on idzie z góry na dół i w ogóle bez żadnej bariery, bez żadnego filtra i dociera do każdego obywatela, do sypialni każdego obywatela, czy gdziekolwiek. I tutaj właśnie o to chodzi, żeby sprowokować samorządy w Polsce do większej działalności, do większej, powiedziałbym, walki, jeśli chodzi o wprowadzenie elementów bezpośrednio demokratycznych. Bezpośrednio demokratycznych, ale takich funkcjonujących, funkcjonalnych, tak aby ta każda gmina mogła powiedzieć dumnie, my decydujemy o sobie, my jesteśmy społeczeństwem, nas Warszawa nie interesuje. I to jest ta wizja, to jest ta moja wizja, to by było naprawdę, to by było idealnie. A tutaj jeszcze dochodzi do tego, o czym wspomniałem wcześniej, ta interpretacja konstytucji, która już od początku była zła. Teraz jeszcze mamy problem z tymi zaprzepaszczonymi 30 latami i tutaj chodzi o to, żeby wszystko nadrobić. Społeczeństwo jest zniechęcone, społeczeństwo jest sfrustrowane. Coraz więcej społeczeństwa nie pamięta komunizmu, więc nie można argumentować, że dawniej było gorzej, inaczej i tak dalej, bo to już nie jest argument dla młodych ludzi w Polsce. Dlatego oczywiście bardzo dobrze, że powstają te wszystkie wirowskie i bezpośrednio demokratyczne ruchy, tylko ja bym proponował, żeby spojrzeć na to jakoś bardziej strategicznie i bardziej szeroko, szerokokątnie. Ja tak sobie się zastanawiam, bo tu jest jakby kilka aspektów. To znaczy w ogóle z jednej strony stan docelowy, jak to powinno wyglądać w przyszłości, to już jest samo przez się jest dosyć trudne, bo wydaje mi się, że duża część społeczeństwa nie wie, jak to powinno wyglądać w przyszłości. Natomiast druga kwestia to w jaki sposób dojść do tego stanu w przyszłości, bo to jest jeszcze trudniejsze, żeby ludzie mogli zrozumieć, jak funkcjonuje organizacja zbudowana w sposób subsydiarny, ludzie powinni tworzyć takie organizacje, przynajmniej organizacje pozarządowe, które są zbudowane w sposób subsydiarny. Natomiast ludzie zakładają organizacje typu na przykład KOD swego czasu, bardzo duża organizacja, teraz się mocno skurczyła, ale nadal istnieje. Czy ona jest wystarczająco subsydiarna? To nie jestem pewien. Chyba nie do końca. W partiach politycznych wygląda to jeszcze gorzej. Nawet jeżeli one są skonstruowane w sposób subsydiarny, no to przynajmniej teoretycznie mają statuty, które są subsydiarne, to ludzie tego nie rozumieją i w momencie, kiedy z jednej strony kandydują do władz krajowych po to, żeby zarządzać w stylu micromanagement, czyli po prostu zarządzać szczegółowo, po prostu każdemu, że tak powiem, próbować ustawiać śrubki w głowie, każdemu szeregowemu członkowi, a z drugiej strony ci szeregowi członkowie tych organizacji, tych partii dają się w ten sposób. Bo ja rozumiem oczywiście w państwie, mamy jakieś prawo i bardzo trudno jest, żeby gmina zaczęła działać w sposób subsydiarny w momencie, jeżeli nie pozwala jej na to prawo krajowe. Inaczej to jest w przypadku organizacji pozarządowych. Każdy, kto tworzy organizację pozarządową, może zdecydować, jak będzie wyglądać statut tej organizacji. Zapisywać się tylko do takiej organizacji, która ma subsydiarny statut, ma elementy demokracji bezpośredniej w statucie, a jeżeli to nie działa, no to zapisywać się do następnej. Chodzi o to, że to trzeba, że tak powiem, wypróbować na sobie w mniejszej skali, no bo bardzo trudno jest ten gmach, tą piramidę Cheopsa
zacząć budować od samego czubka. Najpierw trzeba zbudować fundamenty. Najpierw trzeba w ogóle wiedzieć, co to jest piramida. I tutaj wydaje mi się, że mamy z tym problem, bo ludzie generalnie się nie zapisują do partii politycznej. Nie wiem, czy dobrze, że tak powiem, pamiętam, jeżeli chodzi o Szwajcarię, tam w tej koalicji tych czterech partii rządzącym, tam jest łącznie chyba 450 tysięcy członków na 6 milionów uprawnionych do głosowania. Tak, tam prawie tak, co 12 Szwajcar, czy co 13 Szwajcar jest członkiem partii rządzącej. U nas partia rządząca ma 30 tysięcy na 30 milionów, czyli co tysięczny. No po prostu to jest prawie jak w tym kawale o tym gościu, który się modlił, Panie Boże, spraw, żebym z tego totolotka wygrał. I w końcu po iluś tam kilkudziesięciu latach się niebo otworzyło. Ty, że tak powiem, taki owaki, daj mi szansę, kup los. To jest tak samo z tą demokracją. Możemy iść na Plac Wolności w Poznaniu, demonstrować, żeby ktoś zrobił demokrację. Ale co z tego, że demonstrujemy? Trzeba się do jakiejś partii zapisać, trzeba się do jakiegoś stowarzyszenia zapisać, trzeba ją robić w jakiejkolwiek organizacji. W momencie, bo co z tego, że pójdziemy pod siedzibę PiS-u, powiemy, żeby PiS zlikwidował PiS. A co potem? Nieważne! PiS ma zlikwidować PiS i koniec! Ja troszkę mam jedną uwagę, zgadzam się absolutnie. Zanim profesor odpowie na to zagadnienie, to powiem, że jeżeli chodzi o budowę piramid, to w Polsce mamy już całkiem niezły dorobek. Tomek właściwie już powiedział to, co ja jeszcze raz powtórzę, podsumowując krótko. Tutaj są te dwa kierunki budowania nowego albo odnowy tego aktualnego, niefunkcjonującego systemu politycznego w Polsce. Jedna strona to jest ta pułapka systemowa, o której wspominałem na początku rozmowy, czyli po prostu wchodzenie w kampanię wyborczą, w tej ordynacji wyborczej po to, aby dostać się do Sejmu i w Sejmie zrobimy porządek, wprowadzimy demokrację bezpośrednią i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj nie jestem zwolennikiem absolutnie tej teorii, ale druga teoria, o której wspomniał Andrzej i która mam nadzieję, że to zacznie funkcjonować wreszcie w Polsce, to jest debata konstytucyjna. To musi być szeroka debata konstytucyjna z włączeniem, z próbami włączania wszystkich możliwych środowisk, jakichkolwiek środowisk. I to, co Andrzej, ty wspominałeś, że ten kolega jeździ po Polsce i robi coś takiego. Z tego wiem, to JOW-y też chcą robić tą debatę konstytucyjną. I ta debata konstytucyjna, ona powinna nie tylko dotyczyć konstytucji, ale ona powinna również sugerować samorządom o ich możliwościach, o możliwych zmianach, czyli tutaj taki pokojowy ruch oddolny, debata na rzecz zmiany konstytucji, idealnie byłoby na rzecz zmiany konstytucji i na rzecz nowej ordynacji wyborczej. To byłoby naprawdę idealne. Chcę przytoczyć bardzo ciekawy przykład Libii. Libia była krajem bezpośrednio demokratycznym do 2011. To jest oczywiście prowokacja, co ja teraz mówię. Bo oczywiście Libia była dyktaturą, ale sam Kaddafi uważał, że w Libii funkcjonuje demokracja bezpośrednia. On się mylił może w 90% tylko, ale rzeczywiście po przystąpieniu do władzy przez Kaddafiego w 1979 roku on zlikwidował wszystkie partie polityczne, zlikwidował parlament. On był oczywiście absolutnym dyktatorem, ale na dole panowała demokracja. Na dole panowała demokracja pod tą dyktaturą i Libia była bardzo bogatym krajem. Weźmy pod uwagę fakt, że młode małżeństwo dostawało mieszkanie i 50 tysięcy dolarów na początek i tak dalej, i tak dalej. Do 2011 roku, dopóki Barack Obama nie rozwalił tego kraju, dosłownie rozwalił ten kraj, bo i chciał wprowadzić demokrację, prawdziwą demokrację, gdzie są partie polityczne, gdzie są wybory, wolne wybory i tak dalej, i tak dalej. Teraz co mamy w Libii? A sam Kaddafi uważał, że to jest demokracja bezpośrednia, dlatego że jedyną władzą ustawodawczą, oczywiście oprócz niego samego, to był kongres delegatów ludowych raz na rok, było ich tam
450 czy coś takiego, oni się spotykali, oni po prostu relacjonowali, w jaki sposób u nich funkcjonuje wszystko dobrze albo źle i tak dalej. Była demokracja pod podszewką albo pod parasolem dyktatury. Ale do czego zmierzam? To wprowadzanie demokracji na siłę, odgórne, może się właśnie w taki sposób skończyć jak w Libii, prawda? Także tutaj trzeba uważać z tym odgórnym wprowadzeniem demokracji. Wprowadzimy weto, wprowadzimy referendum, inicjatywę i będziemy mieć demokrację bezpośrednią. Nie, nie. Samorządy się kłaniają, samorządy, tam ludzie na dole, na górze może być dyktator i robić co chce. Kłócić się z Amerykanami to jest jego sprawa, ale my tu na dole, w naszych samorządach, my mamy głos i my decydujemy o tym, co jest dobre, a to złe na naszym podwórku.